Film zawiera informacje, które mogą budzić sprzeciw pewnych osób. Rytuały, jakie Państwo obejrzą, nie są odtworzeniem, lecz autentycznym zapisem praktyk czarownic i satanistów w Ameryce i Europie. Poglądy wyrażane przez postaci z filmu nie zawsze są w zgodzie z poglądami twórców. Konstytucja zapewnia swobodę wyznania. Autorzy filmu nie mają zamiaru pogwałcenia tego prawa, lecz pragną ukazać zbrodniczą działalność niektórych wyznawców szatana. Nastolatki całej Ameryki mają nową, przerażającą zabawę. Satanizm. Ich zeszyty wypełniają sataniczne symbole. Odwrócony krzyż, pentagram i liczba 666. Ich ubiór zdobią demoniczne emblematy. Wielu fascynuje muzyka, której wykonawcy prezentują treści sataniczne w tekstach piosenek i na okładkach płytowych. Niektórzy spośród tych młodych ludzi wielbiących zło, przemoc i śmierć dopuszczają się odrażających zbrodni, samobójstw i składania ofiar z ludzi. Joseph Beeson, lat 18, i Edward Bennett, lat 19, podczas satanicznych obrzędów upuszczali z żył własną krew, okaleczali zwierzęta, lecz to im nie wystarczało. Zamordowali więc 18-letnią Michelle Moore. Sean Sellers, lat 17, najmłodszy, skazany na karę śmierci w Oklahomie. Dokonał brutalnego mordu matki i ojczyma, którzy usiłowali zapobiec jego satanistycznym obrzędom. Scott Waterhouse, lat 17, torturował i zabił 12-letnią dziewczynkę. Był to satanistyczny mord rytualny. Pete Rowland, lat 17, wraz z trzema kolegami uprawiał diabelskie obrzędy. Po zadręczeniu kota trzej z nich rzucili się na czwartego i zatłukli go na śmierć kijami bejsbolowymi, radośnie przy tym śpiewając. Była to ofiara dla szatana. Richard Ramirez, znany jako nocny łowca, sprawca 13 zabójstw i 40 innych przestępstw. Latem roku 1985 bił, dusił, gwałcił homoseksualnie, mordował i ćwiartował swoje ofiary podczas sadystycznych obrzędów ku czci diabła. Wiosną roku 1989 odkryto okaleczone i spalone ciała 13 ofiar, z których najmłodsza liczyła 16 lat, w bratniej mogile koło Matamoros na granicy meksykańsko-amerykańskiej. Wyznawcy osobliwego kultu szatana, przemytnicy narkotyków, wierzyli, że składając ofiary z ludzi zdobędą magiczną ochronę przed schwytaniem. Nieszczęsnych zabijano ciosami młotów kowalskich, a niektórym przed śmiercią wyrywano serca i mózgi, które następnie gotowano we krwi. Dla tych, którzy zetknęli się już z badaniami nad okultyzmem i satanizmem, te przerażające przypadki nie są nowością. To raczej wierzchołek góry lodowej. Ponieważ satanizm jest kultem tajnym z natury, niełatwo oszacować liczbę jego wyznawców. Nie wszyscy wyznawcy szatana łamią prawo, ale służby policyjne Ameryki i Europy Zachodniej spotykają się z wciąż rosnącą liczbą zbrodni popełnianych przez satanistów. Pornografia dziecięca, molestowanie seksualne, okaleczanie zwierząt, mordy rytualne, kanibalizm, gwałty, sodomia, profanacja cmentarzy i kościołów to przykłady ich działalności. Zeznania ofiar tych przestępstw wydają się niewiarygodne, trudne do pojęcia. Celem naszego filmu nie jest poszukiwanie sensacji, lecz zapoznanie Państwa z poważnym problemem, który dotyka społeczeństwo. Kult pozostaje tajny, lecz jawnie pozyskuje nowych zwolenników poprzez uliczne malowidła przedstawiające symbole satanistyczne, czy też porzucanie w miejscach publicznych zmasakrowanych zwierząt. Nasz film pragnie poinformować Państwa, jak uchronić się przed satanizmem. Wyznawcy diabła. Szerzenie się satanizmu. W dzisiejszych czasach rośnie liczba tych, którzy nie wierzą w istnienie Boga ani diabła.
Jednakże wielu wierzy w moc, czy też wszechobecną siłę, którą można przywoływać, by posłużyć się nią w dobrych lub złych celach za pomocą wymyślnych rytuałów. Najważniejsze nurty filozofii okultyzmu to biała magia, czarna magia i satanizm. Audrey była satanistka. Satanizm i czarna magia to kult diabła. Oprócz wyznawców szatana istnieją także tacy, którzy praktykują białą magię, twierdząc, że wykorzystują czary, aby czynić dobro. Najgor, praktykujący czarownik. Istnieje wiele zamieszania co do satanizmu i czarnoksięstwa. Zazwyczaj uznaje się je za tożsame. Satanizm jest perwersyjną parodią symboliki chrześcijańskiej. Czarnoksięstwo, czy też czarodziejstwo, jak wolimy mówić, jest całkowicie niezależne od chrześcijaństwa i nie ma z nim nic wspólnego jako kult. Kiedy pierwszy raz zetknąłem się z czarnoksięstwem, wydawało mi się kultem czystym i niewinnym, od zaklinanie sił natury. Lecz kiedy osiągnąłem wyższe wtajemniczenie, poznałem imię czczonego bóstwa, brzmiało ono Lucyfer. Drugi stopień tajemnej wiedzy to poznanie pentagramu, odwróconej pięcioramiennej gwiazdy, symbolu czarnej magii i szatana. Bill Schneberen, znawca okultyzmu, były satanista. Wtedy dopiero pojąłem, jak się rzeczy mają. Według Biblii czarnoksięstwo to czarnoksięstwo. Bóg nie uznaje czarnej, białej czy szarej magii. Czarnoksięstwo uczy, że można wykorzystywać siły nadnaturalne, duchy, dla osiągnięcia w życiu doczesnym upragnionych celów. Często nie zdajemy sobie sprawy, że podłoże tych wierzeń jest takie samo jak w satanizmie. Wielu dygnitarzy jest zaskoczonych ogromną powszechnością satanizmu w Stanach Zjednoczonych i Europie. Ale wielu odmawia uznania tego faktu. Jednak znajdują się politycy, którzy śmiało występują przeciw tej groźnej pladze. Jednym z nich jest David Walsha. Jako deputowany parlamentu brytyjskiego czyni wiele, aby ostrzec rodaków przed narastającą falą satanizmu. Przypatrzmy się dokładnie ideologii, symbolice i historii czarnoksięstwa. Nie można odnaleźć granicy, która mogłaby oddzielić śmiechu warte praktyki od ich duchowego podłoża, to jest satanizm. Niezależnie od zewnętrznego oblicza, sedno tej ideologii jest proste. Krzywdzenie ludzi dla własnej przyjemności. Anglik Aleister Crowley, ojciec współczesnego satanizmu, biseksualista uzależniony od heroiny, zaciekły wróg chrześcijaństwa, zapoczątkował odrodzenie demonologii. W swojej książce zatytułowanej Magia podał dokładny opis, jak składać ofiary z dzieci. Crowley wywarł ogromny wpływ na takie grupy satanistów jak Oto, Ordo Templis, Orientalis czy sekty Świątynia Seta, odłamu wyznawców szatana. W roku 1966 Anton LaVey założył w San Francisco pierwszą świątynię szatana, która skupiła 10 tysięcy wiernych. LaVey napisał także Biblię szatańską i szatański rytuał, dwie najszerzej znane księgi satanizmu. Ku zaskoczeniu wielu, Biblia szatańska znajdowała w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych dwukrotnie, a w miasteczkach uniwersyteckich nawet dziesięciokrotnie więcej nabywców niż Pismo Święte. W swojej doktrynie LaVey potępia chrześcijańską duchowość, miłosierdzie i czynienie dobra. Anton LaVey. Wszystkie religie zmierzają do satanizmu. My jesteśmy na czele. Nadchodzi początek nowej ery. Ery satanizmu. Dla satanistów dobro jest złem, a zło jest dobre. Dori była satanistka i czarownica. Prawda to kłamstwo, a kłamstwo to prawda. Gorycz jest słodka, słodycz gorzka. Wszystko ulega przekręceniu. Kevin Johnson. Sataniści rozumują według specyficznej logiki. Jeśli nie ma Boga, absolutu, to nie ma też żadnych ograniczeń. Wszystko jest dozwolone. Można o wszystkim decydować samemu.
Wierzymy w chciwość, egoizm, wszelkie żądze, albowiem taka jest właśnie natura ludzka. Tak więc sataniści uważają, że jeśli ktoś chce stosować przemoc, to może tak czynić. Jeżeli ktoś chce krzywdzić ludzi dla własnych celów, to może tak postępować. Istnieją cztery typy satanizmu. Ogólnie możemy je określić jako powierzchowny, religijny, nietradycjonalny i pokoleniowy. Powierzchowny satanizm dotyczy głównie nastolatków, które dowiadują się o nim w szkole lub z popularnych wydawnictw. Sierżant Randy Amon, policjant, na ogół nie jest groźny, ale może prowadzić do form poważniejszych, przestępczych. Sataniści powierzchowni często malują na murach diabelskie symbole, uszkadzają nagrobki i popełniają szereg niegodziwości, jak dręczenie i zabijanie zwierząt w ofierze. Z punktu widzenia osób zaangażowanych w kult diabła, poważni są to tylko błahostki. Satanizm religijny, chroniony przez prawo do swobód religijnych, na przykład Kościół Szatana w San Francisco, założony przez Leveya, stara się unikać łamania obowiązujących praw, gdyż byłoby to szkodliwe dla tych legalnie działających związków wyznaniowych. Satanizm nietradycyjny ma charakter prywatnego, niezalegalizowanego kultu stworzonego przez grupę osób skupionych wokół przywódcy, często powołującego się na niby biblijne źródła. Ta forma satanizmu jest najgroźniejsza, albowiem praktykowane przez wyznawców rytuały zazwyczaj mają krwawy i zbrodniczy charakter. Istnieje także satanizm pokoleniowy. Ta forma dotyczy osób, które niejako dziedziczą tradycje satanistyczne z pokolenia na pokolenie. Zwykle wiąże się to z przerażającymi praktykami pseudoreligijnymi utrzymywanymi w tajemnicy. Od najwcześniejszych lat poddawani są najstraszliwszym wynaturzeniom. Pojeni krwią, karmieni odchodami, gwałceni homoseksualnie. Ciągnie się to z pokolenia na pokolenie. Wielu satanistów wspomina, że w młodości zafascynował ich okultyzm. Niektórzy zostali wybrani do uczestnictwa w kulcie diabła jako dzieci. Jednym z nich był Glenn, którego wtajemniczył dziadek. Były satanista, Glenn. Podczas zjazdu rodzinnego dziadek zebrał wszystkie dzieci, ustawił je w szeregu i po kolei podchodził i kładł im ręce na głowach. Kiedy doszedł do mnie, zatrzymał się i powiedział: oto jest wybrany. Następnie zaprowadził mnie do stodoły, położył mi ręce na głowie i powiedział: z chwilą mojej śmierci przekażę ci całą moją moc i wszystkie zdolności. Wreszcie uzyskałem ten cenny przywilej dowiedzenia się, że szatan to patron magii. Zapragnąłem wtedy zagłębić się w ten kult jak najmocniej i zawsze dać duszę diabłu. Najważniejsza część doktryny głosi, że szatan uczestniczył w stworzeniu świata wraz z Bogiem i że został niesprawiedliwie wygnany z nieba, kiedy zażądał równych praw. Lecz pewnego dnia odzyska swoją pozycję. Tak więc sataniści starają się zgromadzić jak najwięcej rekrutów do jego armii, którą poprowadzi do ostatecznego, zwycięskiego boju z Chrystusem i z chrześcijaństwem. W Stanach Zjednoczonych wyznawanie satanizmu nie jest przestępstwem, gdyż konstytucja gwarantuje swobody religijne. Dlatego stróż prawa jest bezsilny, jeżeli widzi grupę satanistów tańczących wokół ognia, lecz nie łamiących przepisów. Kurt Jackson, policjant. Bycie satanistą albo praktykowanie czarów nie jest przestępstwem. Nie zajmujemy się śledzeniem niczyjej religii. Interesuje nas zwalczanie przestępstw.
Nie ma statystyk, które zajęłyby się rozpowszechnieniem satanizmu, ale w moim przekonaniu jest to najszybciej rozwijający się kult w Ameryce i na całym świecie. W Wielkiej Brytanii satanizm ciągle narasta. Sądzę, że szerzy się najszybciej z wszystkich religii uznawanych przez prawo. Zaczynamy dostrzegać, jak bardzo szerzy się w Wielkiej Brytanii satanizm. Maureen Daves, badaczka okultyzmu. Za pośrednictwem pracowników opieki społecznej, organizacji ochotniczych i policji dowiadujemy się o rozmiarach tego zjawiska. Okazuje się, że jest to poważny problem. Zdeklarowani sataniści prowadzą działalność przestępczą. Dlatego starają się wyglądać jak najnormalni, aby stwarzać pozory. Są wśród nich lekarze, nauczyciele, prawnicy, często osoby mające wpływ na małe dzieci. Kapłani, ministrowie, lekarze, policjanci, sędziowie, przedsiębiorcy, nafciarze, nastolatki, których łączy wspólny cel, składanie ofiar, cokolwiek by nie mówili. Chciałoby się, żeby tacy ludzie mieli rogi, widły i czerwone szaty, aby ich rozpoznawać, ale niestety są zwyczajni. To mogą być wasi sąsiedzi. Pamiętam z czasów, kiedy byłem związany z satanizmem, że znaczącą rolę odgrywali wojskowi. Mieliśmy współwyznawców w wielu bazach wojskowych. Pułkownik rezerwy Michaela Quina, wyznawca satanizmu. Sataniści cenią wszystko przez wzgląd na rolę idei wojny i śmierci. Wojna niesie z sobą ofiary z ludzi. Satanizm, jak się dowiadujemy, ma powiązania międzynarodowe i ponadregionalne. Sataniści z jednych miast brytyjskich kontaktują się ze współwyznawcami z innych. Także w Europie i Ameryce wiążą się z tym wielkie pieniądze, które pozwalają wszystko to finansować. Jeżeli chodzi o atrakcyjność, czyli coś, co przyciąga do satanizmu, to dla niektórych, również dla mnie, droga prowadziła poprzez zainteresowanie latającymi talerzami, zjawiskami ponadzmysłowymi. Stopniowo, w ciągu wielu lat, wiodąc nas do kultu szatana. Ja trafiłam do satanizmu poprzez chęć uzyskania władzy i pieniędzy. Obiecywano mi, że osiągnę je, ale dopiero po przejściu inicjacji. Głównym motorem satanizmu jest żądza. Nie tylko w sensie seksualnym. Także żądza władzy, przejaw naszej grzesznej natury. Oczywiście także żądza seksualna. Ale również rodzaj żądzy duchowej, pragnienie poznania rzeczy tajemnych, fascynujących. Jako młody chłopak, mając 13-14 lat, praktykowałem magię. Mark, satanista, założyciel świątyni Olimpu. W tym wieku wyobraźnia nie ma granic. Wszystko, co magiczne, nieznane, kusiło. Przyzywanie diabła, demonów, próbowaliśmy i tego. Nie bez efektów. W roku 1981 doświadczenia Marka z ciemną stroną magii sprawiły, że założył własne zgromadzenie satanistyczne, świątynię Olimpu. Mówiąc najprościej, magia odgaduje, czego chcesz. Praktykujący ją otrzymują to, czego pragną. Podstawowym celem ich kultów jest wolność czynienia, czego tylko zapragną. Jeżeli czegoś chcesz, możesz to zrobić, nie licząc się z prawem, które ich zdaniem nie jest słuszne. Wierzą, że są w stanie łatwo zmienić swoje życie poprzez przywoływanie tajemnych mocy, którym służą, a w zamian mają otrzymać to, czego pragną. Wierzą, że jeśli na przykład nie jesteś lubiany, to dzięki specjalnemu rytuałowi możesz zyskać uznanie albo powodzenie u płci odmiennej. I to jest właśnie aspekt, który wielu przyciąga. Żądze cielesne. Lony, były satanista. Mówili mi, jak można zabić kogoś poprzez zaklęcia, jak dzięki zaklęciom wywołać u kogoś żądze.
Poznałem zaklęcia, które miały służyć do krzywdzenia innych osób. Matthew był okultysta. Albo zyskać wiedzę absolutną. Z moich doświadczeń wynika, że często młodzież sięga do satanizmu z powodów niedoborów emocjonalnych. Większość młodych wyznawców diabła pochodzi z rodzin patologicznych, rozbitych, bądź takich, gdzie ojciec nie spełnia swoich obowiązków rodzicielskich. Nastolatków satanizm przyciąga poprzez bunt wobec reguł, przyzwolenie dla całkowitej swobody postępowania, aby rozwścieczyć rodziców. Pragną wywrzeć na rodzicach odwet poprzez siły nadprzyrodzone. Wiemy, że wiele nastolatków tak właśnie postępuje. Innym powodem szerzenia się kultu jest brak zainteresowania Kościoła potrzebami nastolatków. Nie widzą oni nadprzyrodzonych przejawów boskiej obecności, nie dostrzegają nauk Chrystusa w życiu dorosłych. Środki masowego przekazu poruszyły uwagę społeczeństwa, opisując zbrodnicze czyny wielokrotnego mordercy Richarda Ramireza. Między innymi zgwałcił on kobietę leżącą obok przed chwilą zamordowanego męża, a następnie na jej oczach homoseksualnie zgwałcił synka swoich ofiar. Inną kobietę zmusił biciem, aby złożyła mu przysięgę hołdowniczą i zgwałcił ją. Kolejną ofiarę, starszą kobietę, ponacinał na kształt pentagramu. Ramirez okazywał arogancję, a wobec dziennikarzy demonstrował tajne gesty satanistyczne, zwłaszcza dłoń ułożoną w symbol diabła. Na sali sądowej wznosił okrzyki chwała szatanowi i celowo prezentował pentagram wyrysowany na dłoni. Nie rozumiecie mnie. Nie oczekuję tego od was. Nie jesteście do tego zdolni. Jestem ponad waszą zdolnością pojmowania. Jestem ponad dobrem i złem. Zostanę pomszczony. Lucyfer czai się w każdym z nas. To wszystko. Obecnie satanizm wydaje się być powszechniejszy niż kiedykolwiek. Malowidła diabelskich symboli nikogo już nie szokują, a nabór nowych wyznawców, od dziś sekretny, odbywa się dziś otwarcie i jawnie. Zasmucające, że głównym jego celem jest młodzież. Sataniści poszukują nowych wyznawców. Wiemy o tym od wielu lat. To nic nowego, ale arogancja, z jaką ostatnio to czynią, jest nieprawdopodobna. Jack Rapper, badacz okultyzmu. Werbownicy satanistów przenikają do szkół średnich i prowadzą tam swoją działalność w bardzo przebiegły sposób, z czego sobie nawet nie zdajemy sprawy. Czasami mamy do czynienia z uczniami tutejszych szkół średnich. Orgie seksualne i narkotyczne, włamania, chuligańskie dewastacje, ucieczki z domów, od własnej rodziny. Wydaje się, że młodzi są znudzeni. Nudzi ich społeczeństwo, szkoła, kościół. Regularnie dzwonią do mnie młodzi ludzie. Opowiadają, że uczestniczyli w obrzędach, podczas których masakrowano zwierzęta. Takie rytuały wiążą się z darmową wódką, narkotykami, jak kokaina i swobodą seksualną. Jedna z moich rozmówczyń wyznała, że nie lubi z kobiet udręczonych na cmentarzu zwierzaków, ale za udział w tych obrzędach otrzymuje bezpłatnie wódkę. Często podczas obrzędów dochodzi do zażywania narkotyków. Kapłani czy kapłanki podają je wyznawcom, aby uzyskać kontrolę nad umysłami członków ich zgromadzenia. Po prostu dają im je. Audrey była satanistka. Pamiętam, jak zaczęłam zażywać narkotyki podczas obrzędów. Dawano nam je. To był powód, dla którego pozostawałam w sekcie. Zaopatrywano mnie w heroinę. Dawne powiedzonko o kobiecie, winie i śpiewie nabrało nowego sensu. Dziś młodzież hołduje trójcy seks, narkotyki i rock'n'roll. Oto credo młodzieżowego buntu. Satanista Aleister Crowley był pośrednio inspiracją dla wielu popularnych zespołów, jak Beatlesi, Rolling Stones, Led Zeppelin, a Ozzy Osbourne napisał nawet piosenkę ku czci Crowleya. Dzisiejsza muzyka rozrywkowa skomercjalizowała satanizm, nie dbając o duszę tych, którzy mu ulegają. Nawet jawnie satanistyczne zespoły nie przyznają, że są wyznawcami, lecz głoszą, że satanizm dobrze się sprzedaje i wykonują taką muzykę, jakiej pragną ich słuchacze. Wiele kapel rockowych czerpie natchnienie z horrorów filmowych, w których otwarcie przedstawiono rytuały satanistyczne, zabójstwa i okrutne tortury.
Dowody wskazują, że ten rodzaj muzyki odgrywał znaczącą rolę w życiu satanistów, sprawców rytualnych mordów. Richard Ramirez, który był obsesyjnym miłośnikiem muzyki zespołu AC/DC, zeznał, że pod jej wpływem popełniał swoje odrażające zbrodnie. Presja otoczenia jest szczególnie ważna w życiu nastolatków, także w życiu nas wszystkich. Ale dla nastolatków podstawowe znaczenie ma poczucie stabilnej więzi, przynależności do grupy. Skoro większość ich kolegów nosi koszulki z symbolami heavy metalowymi, słucha takiej muzyki przepełnionej treściami satanicznymi, to czują się oni zmuszeni do akceptowania tych przejawów, aby móc odczuwać integrację z grupą rówieśniczą. Jak wiem, wielu z nich dopuszczało się wandalizmu pod wpływem muzyki nie tyle rockowej, co black metalowej czy speed metalowej, którą przepełniają treści sataniczne. Zespoły takie jak Venom czy Slayer oraz inne otwarcie uczą młodzież różnych praktyk okultystycznych. Jednym z najpopularniejszych w Londynie zespołów jest grupa The Votive Men pod kierownictwem Marka, arcykapłana świątyni Olimpu. Mark głosi, że otrzymuje od demonicznych bogów i bogini motywy muzyczne i teksty piosenek dla swojego zespołu. Słowa nie pojawiają się w postaci jakiejś ręki, która je zapisuje. One ukazują się w moim umyśle, w mojej jaźni. Devoted Men zawdzięczają swoją muzykę i teksty świątyni Olimpu i występują w Londynie na żywo, przed młodą publicznością, przekazując jej to posłanie. Głównym zadaniem zespołu jest pozyskiwanie nowych wyznawców dla satanistycznej sekty Marka. Arcykapłanki Sara i Julian opuściły kult zniechęcony nadmiarem rytuałów magicznych i perwersyjnymi praktykami seksualnymi wśród wtajemniczonych. Powodem, dla którego powstał zespół Devoted Men, była chęć uzyskania innego sposobu dominacji nad ludźmi. Sądzili, że jako zespół rockowy odniosą sukces, zarobią pieniądze i wyjadą do Stanów, żeby tam założyć potężny ośrodek swojej religii. Kiedy zostałam wyświęcona na kapłankę, zaproszono mnie na spotkanie wtajemniczonych. Dotąd nie wiedziałam, co naprawdę dzieje się w świątyni Olimpu. Podczas obrzędów było wino, kwiaty, deklamacje poezji. Było to miłe i urocze. W Wielkiej Brytanii obserwujemy wiele reklam, ogłoszeń w czasopismach dotyczących naboru do sekt. Ale to, co piszą w reklamach, a rzeczywistość, to dwie różne sprawy. Obrzędy wtajemniczonych były zupełnie inne. Zetknęłam się tam z wszelkimi rodzajami czarnej magii. Wiele z tych ogłoszeń brzmi bardzo niewinnie, ale osoby, które wstępują do sekt i otrzymują wtajemniczenie, stwierdzają nagle, że są skłaniane do prostytucji, pornografii i satanizmu jako takiego. Kiedy byłem satanistą, szukaliśmy nowych wyznawców wśród nastolatków, ale dziś widać wyraźnie, że próbuje się docierać do dzieci, a to poprzez środki przekazu, na przykład filmy rysunkowe, w których mówi się, że magia jest dobra i zła, a posługiwanie się dobrą magią to nie grzech, poprzez demoniczne zabawki i figurki kupowane przez dzieci. Demonic characters, little demon figurines that kids buy. He-Man, on the cartoon He-Man, you have people... W filmach z serii He-Man pokazuje się ludzi, którzy przyzywają żywioły, tajemne moce poprzez talizmany i zaklęcia. Wypowiadają magiczne zaklęcia i zyskują nadnaturalną siłę. Dzieci na to patrzą i także chcą mieć taką moc. That child looks at that and says, I want to be powerful.
Dzieci ulegają programowaniu. Nakłaniane są do magii poprzez filmy, gry, opowieści, które wydają się niegroźne i zabawne. Gry takie jak Dungeons i Dragons wcielają do swoich reguł praktyki okultystyczne, a gracz nieświadomie wciąga się w nie podczas zabawy. Wierzcie lub nie, ale można się nauczyć praktyk okultystycznych z Dungeons and Dragons. Rozmawiałem także z dziećmi, które korzystały z tabliczek Ouija. Dowiadywały się z nich, jak wyrysować pentagram i jak rzucać zaklęcie. Tabliczki Ouija mówiły nam, jak należy rysować pentagram i dawały wskazówki, jak ta o czarnych świecach. Czasami zdarza się, że dzieci, które bawią się tabliczkami Ouija, nie mogą zasnąć. Mają koszmary. Ich życie ulega zupełnej przemianie z powodu czegoś, o czym mówi się, że jest niegroźne. Tabliczki Ouija mi nie wystarczały. Zająłem się więc kadzidłami i różnymi sprzętami z nimi związanymi. Trafiłem kiedyś do biblioteki z myślą o lekturze czegoś na temat magii. Sądziłem, że będzie tylko parę książek, ale trafiłem do wielkiego działu dotyczącego wiedzy tajemnej i okultyzmu. Tam też dowiedziałem się o Lucyferze. Wcześniej nie słyszałem o nim, ponieważ nie miałem związków z chrześcijaństwem. Ale wyczytałem, że jeśli złoży mu się hołd, można otrzymać wszystko, czego się zapragnie. Satanizm daje uczucie, że ma się władzę nad swoim życiem. To oczywiście iluzja, gdyż wprost przeciwnie, traci się kontrolę nad życiem na rzecz błyskotliwych, sprytnych psychopatów. To a demented, brilliant psychopath, Satan himself. It's very tempting for them. Przyjęcie takiej propozycji jest bardzo kuszące, lecz nagle okazuje się, że to kłamstwo. Że nie zależy im na wyznawcach. Wcale im nie zależy. Wyznawcy doznają zawodu. Są oszukiwani. Wielu ginie samobójczo. Umierają, ponieważ nie są w stanie pogodzić się z faktem, że wszystkie te obietnice okultyzmu to zwyczajny fałsz. Rytuały satanistów otacza tajemnica. Nowi wyznawcy często mają zawiązywane oczy, kiedy prowadzi się ich na miejsce kultu, albo zostają znarkotyzowani, aby nie pamiętali wydarzeń, a ich wola uległa osłabieniu. Zawiązano mi oczy, kiedy miałam być zaprowadzona do tajnej świątyni satanistów. Byłam zaskoczona, widząc ponad 400 osób wyznających wiarę w diabła. Diabeł był przedstawiony w postaci na poły zwierzęcej, na poły ludzkiej. Był tam też wysoki ołtarz, na nim kielichy i noże. Obrzędy prowadził arcykapłan w kapturze. Otaczało go półkole 13 kapłanów i kapłanek. Nie wolno było się z nikim porozumiewać, bowiem kładziono nacisk na tajemnicę. Seks w satanizmie służy nie tylko pozyskiwaniu nowych wyznawców. Według doktryny praktyki seksualne mają istotne znaczenie przy wyzywaniu mocy nadprzyrodzonych. W obrzędach seksualnych mogą uczestniczyć także dzieci lub nastolatki, dobrowolnie lub niedobrowolnie. Inicjacja, tajemniczenie, polega na stosunku płciowym z arcykapłanem, a następnie z każdym, kto zechce. Jednym z obrzędów, w których wziąłem udział, było małżeństwo rytualne. Miałem poślubić swoją partnerkę poprzez ceremonię, podczas której wymagano, aby odbywać stosunki z resztą uczestników. Ja to robiłem z obecnymi tam kobietami, a ona z mężczyznami. Bacchus to starorzymski bóg wina i szaleństwa. U jego czci obchodziliśmy bachanalia, które nosiły charakter orgii.
Pewnego razu gościłyśmy na nich młodego chłopca. To miało zapewnić uzyskanie nadnaturalnej energii, mającej przyprawić naszych wrogów o szaleństwo. Seks jest w znacznej mierze tajemnicą. Dlatego pełni rolę magiczną. Ma też w sobie wielką moc. Jest czymś najnaturalniejszym w świecie. Kontekst rytualny seksu nie ujmuje mu naturalności. Jako arcykapłanka miałam wraz z koleżanką wykonywać przed Markiem taniec erotyczny o charakterze lesbijskim. Miała to być rozrywka dla przypatrujących się bóstw. Takich obrzędów odbywało się wiele. Sodomia, sadomasochizm, wszelkie rodzaje tortur mają w satanizmie przynosić nadprzyrodzoną moc. Widzimy tu przejaw sadomasochistycznych praktyk satanistów. Podczas obrzędów wyznawcy są kaleczeni, wykorzystywani przez innych w sposób sadystyczny, co ma wymiar symboliczny. Te dziecięce rysunki wskazują, że ich autorzy byli wykorzystywani przez satanistów do odrażających praktyk składania ofiar z ludzi i zwierząt. Czasami zmuszano ich do spożywania mięsa i krwi zadręczonych ofiar. Odnalezione dowody wskazują, że dzieci były więzione przez wiele godzin w klatkach, czasem w towarzystwie węży. Podczas satanistycznych ceremonii wyznawcy diabła oddawali na nie kał i mocz, gwałcili homoseksualnie. Czasem sataniści ubrani byli w sutanny księży i odbywali swoje niegodziwe praktyki w kościołach, nie tylko aby dokonać świętokradztwa, ale żeby posiać w swoich ofiarach odrazę do wiary chrześcijańskiej. Coraz więcej śladów wskazuje na międzynarodowe więzi łączące pornografię dziecięcą z satanizmem. Widać było wyraźnie, że podczas rytualnego molestowania dzieci stosuje się indoktrynację, mającą wywołać więź ofiar z grupą prześladowców. Dopuszczają się molestowania dzieci, deprawują je. Robią wszystko, aby zabić w nich niewinność, wiarę i ciekawość świata. Satanizm w naszym kraju istnieje tak jak wszędzie. Jest złem. Wywołuje zbrodnie, molestowanie dzieci, przestępstwa seksualne. To nie żarty. Najtragiczniejszy przypadek, o jakim słyszałem, to kiedy dziecko skarżyło się dorosłym, co z nim robiono, a oni odpowiadali: nie bądź głupi, takie rzeczy się w naszym kraju nie zdarzają. Problem polega na tym, że dostojnicy i organizacje społeczne nie chcą uznać, że satanizm to zbrodnia. Czy system sądowniczy może poradzić sobie z tym zagrożeniem? Czy wierzą w istnienie satanizmu? Wielu ludzi śmieje się z tego. Jednym z najważniejszych obrzędów satanizmu jest czarna msza, podczas której parodiuje się liturgię rzymskokatolicką. Teksty modlitw wymawia wspak i wyszydza szereg chrześcijańskich symboli. W satanizmie większość obrzędów ma wyszydzać Boga. Dlatego w różnych odmianach satanizmu parodiuje się liturgię mszy świętej. Rozdawanie komunii, podniesienie, wszystko to z zamiarem rozmyślnego obrażenia Boga. Byłam ołtarzem. Musiałam leżeć nago, rozkrzyżowana na deskach, w obu dłoniach trzymając świecę. Inna kapłanka, przebrana za zakonnicę, miała wiadro uryny, którą skrapiała mnie i innych uczestników obrzędu. Kapłan miał niby opłatek z krzyżem, którym najpierw dotknął mojej, no wiecie czego, a potem moich ust. To miała być konsekracja. Potem zmoczył go w urynie i rzucił na posadzkę, aby każdy mógł nań nadepnąć. Następnie mówił dużo po łacinie.
chwała szatanowi, on jest największym Bogiem i inne, tym podobne teksty. To miało być na pochybę chrześcijaństwu. Sataniści wierzą, że perwersyjne praktyki seksualne połączone z przelaniem niewinnej krwi pozwalają uzyskać największą moc. Podczas obrzędów obdziera się żywcem ze skóry psy, koty, kozy i konie. Po wykrwawieniu i wypatroszeniu zwierząt ćwiartuje się je i przybija do odwróconych krzyży. Interesujące, że sprawcy mordów na tle rytualnym zazwyczaj zaczynali od masakrowania zwierząt. Mamy do czynienia z istną epidemią. Młodzi ludzie często biorą udział w pewnych obrzędach satanistycznych. Powstrzymując się na razie od ofiar z ludzi, uczestniczą w rytualnym okaleczaniu i zadręczaniu zwierząt. W prywatnej rozmowie dowiedziałem się, że takie praktyki dzieją się niemal w każdym okolicznym lesie. Wierzą, że kiedy zabija się zwierzę, ulega wyzwoleniu jakaś energia, którą można wchłonąć na sposób wampira. Dlatego masakrują zwierzęta, zwłaszcza w czasie swoich ważniejszych świąt, jak Noc Walpurgi, Święto Duchów. Miałam bardzo ostry nóż, gdzieś tam grały bębny, no więc wzięłam ten nóż i nagłym ruchem, właśnie takim, odcięłam głowę. Wzięli żywego białego koguta, przywiązali go do ołtarza. Potem kapłan nożem odciął mu głowę. Polała się krew. Zebrano ją do kielicha. Kapłan naciął moje ramię, nadstawił kielich. Podano mi pergamin, nie jakiś papier, ale prawdziwy pergamin, na którym krwią podpisałem akt poddania się szatanowi do końca życia. Po środku pentagramu zabijano zwierzę, a ja musiałem pić jego krew lub zjeść kawałek mięsa. Wierzyłem, że dzięki temu moje ciało posiądzie więcej siły i zdolności. Jest coś takiego w krwawych ofiarach, że jak zrobisz to raz, będziesz już robił to zawsze. Wpada się w jakąś żądzę krwi. Chce się to robić. Ja chciałem. Zabić zwierzę od razu nie jest dobrze. Trzeba je zabijać pomału, żeby skowyczało w agonii, bo to przynosi szczególną moc. To daje efekty. Po pierwszym obrzędzie poczułem, że wszystko, co czynię, przynosi powodzenie. Ta moc odpowiada na zew. Społeczność wyznawców szatana w pewien sposób jest naznaczona. Mają tendencję, żeby trzymać się razem tak bardzo, jak to tylko możliwe. Powód, dla którego tuszuje się satanizm, ma charakter polityczny. To jasne. Na przykład wpływowe kręgi, które dla rozrywki oddają się masakrowaniu kotów. W ich interesie leży ukrywanie prawdziwej natury tych czynów. Chodzi o to, aby nikt nie mógł zgłębić sekretu takich praktyk. Ofiary ze zwierząt są powszechne. Przed laty, kiedy miałam związki z satanizmem, uczestniczyłam nawet w rytualnych mordach ludzi. Zobaczyłam kobietę, która trzymała małe dziecko. Początkowo nie sądziłam, że to jest prawdziwe dziecko. Położyła je na ołtarzu. Dziecko oddychało i płakało. Wtedy arcykapłan wziął rytualny sztylet i podciął dziecku gardło. Krew zebrano do kielicha. To mną wstrząsnęło.
Nie mogłam w to uwierzyć. Bardzo się bałem. Potem zaprowadzono mnie do ołtarza. Miałam jako dziewica być częścią ofiary. Kapłan polał mnie krwią tego dziecka i zgwałcił. A ja cieszyłam się, że jeszcze żyję. Tylko to miałam na myśli. Następnie musiałam podpisać krwią pergamin, oświadczenie, że nigdy nie wyjawię, co zaszło, pod groźbą śmierci. Jeżeli spojrzeć na liczbę zaginionych dzieci, nastolatków, to można bez większej pomyłki przyjąć, że znaczna część z nich ginie podczas obrzędów jako ofiary mordów rytualnych. Dead because of ritual satanic murder, and this is because there are more and more Satanists. Are human beings being sacrificed? Czy składa się ofiary z ludzi? Yes. Tak. Składa. Porywa się ofiary i zawozi tam, gdzie są tajne ołtarze. Rozcina się ich ciała i pozbawia życia. Może to dzieło szaleńców, ale tacy raczej strzelają. A tu mamy do czynienia z zasztyletowaniem albo otruciem. W miejscu odnalezienia zwłok często widzimy satanistyczne symbole. Pentagram, odwrócony krzyż, albo liczbę 666. To mogą być także ślady krwi na ciele, albo częściowo usunięte wnętrzności. Niektóre ofiary miały związki z oprawcami, inne nie. Wydaje się, że czasami ofiary rytualne zgłaszają się dobrowolnie. Kiedy przystajesz do satanistów, musisz złożyć przysięgę, że jeśli zdradzisz, zginiesz. A największym hołdem dla szatana jest śmierć, poświęcenie się dobrowolnie jako ofiara. Najcenniejszym dziełem Boga jest człowiek. Kiedy go się zabije, i to w imię szatana, to zniszczy się to, co Bóg kocha najbardziej. Właśnie tego pragnie szatan. Satanizm wymaga ofiar z ludzi podczas głównych świąt kultu. Im więcej będzie istniało takich sekt, tym więcej będzie przypadków zaginięcia dzieci i nastolatków. A doliczyć trzeba działania przeciw niewinności dzieci. To wszystko jest wymierzone przeciwko chrześcijaństwu. Z mojego doświadczenia wynika, że przypadki mordów rytualnych nasilają się w dniach, kiedy przypadają święta kultu satanicznego. Ale nie tylko. Także w okresie Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Bożego Ciała. Niektóre sekty satanistów skłaniają swoje członkini, aby przeznaczały dzieci na ofiary. Czasami celowo zapłodnia się kobiety, a urodzone przez nie dzieci nie są nigdzie rejestrowane, gdyż mają zostać zabite na ołtarzu. Niesamowite, że te matki zgadzają się na to. Nawet w tak uroczym zakątku Anglii jak hrabstwo Surrey dzieją się rzeczy nie do uwierzenia. Pewna kobieta złożyła zeznanie, według którego jej nowonarodzone dziecko zostało zabite jako ofiara, poświęcone szatanowi i zjedzone przez członków sekty. Nosiła w sobie ten straszny sekret przez długi czas. Arcykapłan miał prawo wybierać sobie każdą spośród członków sekty. Ja byłam najmłodsza, więc wybór padł na mnie. Zaszłam w ciążę. Bardzo się bałam. Nie chciałam tego dziecka, ale nie chciałam także, aby trafiło na ołtarz. Według naszych praw dziecko należało do arcykapłana. Audrey uciekła, podobnie jak wiele innych, ratując swoje dziecko przed straszliwą zagładą. Podstawowym celem satanizmu jest zwalczanie religii judeo-chrześcijańskich. Walka z Bogiem.
prawami boskimi i jego najdoskonalszym tworem, istotą ludzką. Chrześcijaństwo jest największym wrogiem satanistów. Mogą torturować, szantażować, zabić. Próbowali zabić mnie po tym, jak odstąpiłam od czarnej magii. Jeżeli chodzisz do kościoła, modlisz się, twoje modlitwy trafiają do nieba. To dla satanistów jesteś modelowym okazem wroga. Dołożą wszelkich starań, aby cię zniszczyć, zabić, bo taki jest główny zamiar szatana i jego wyznawców. Będą próbowali infiltrować Kościół, szerzyć szeptaną propagandę przeciwko księżom, nawet wodzić księży na pokuszenie. Przez 2 lata należałem do kościoła baptystów, siejąc wśród wiernych ziarno zwątpienia, krytykując pastora, aby osłabić i rozłożyć wspólnotę. Kiedy uzyskuje się wtajemniczenie, kapłan przydziela zadanie. To może polegać na profanacji kościoła. Często dokonują profanacji kościołów, na przykład wypisując na ołtarzu swoje hasła, żeby przerazić chrześcijan. Niektórzy spośród satanistów, ci najsilniejsi, są wysyłani do kościołów, ażeby odstręczać ludzi od chodzenia na msze i osłabiać wiarę w Chrystusa Zbawiciela. Przeszkolono mnie, abym umiał udawać chrześcijanina. Wiecie, te wszystkie modlitwy, pozdrowienia. Ale nie miałem zielonego pojęcia, że moim Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Sataniści wierzą, że trzeba przeniknąć do kościoła, aby móc go zniszczyć, więc często starają się to robić. Czynią tak, aby obrazić Boga, ponieważ są źli. Nawet jeśli sprawiają ci przyjemność, to po to, aby zaszkodzić tobie i Bogu. Rozmawiałem kiedyś z chłopcem, którego namawiano, aby został członkiem sekty satanistycznej. Rozważał sprawę zupełnie poważnie, ale powstrzymało go to, że żądano od niego złamania 10 przykazań. Może i mógłby to zrobić, ale miał zabić jednego z rodziców i to go otrzeźwiło. Występują przeciw Kościołowi, gdyż występują przeciw absolutnej prawdzie. Jeżeli zaprzeczy się, sprzeniewierzy prawdzie absolutnej, łatwo popaść w ręce satanistów. Taka jest ich natura. Nie uznawałam żadnej moralności. Wierzyłam, że im więcej zdobędę zasług dla szatana, tym lepiej mi odpłaci, kiedy już zacznie swoje panowanie na ziemi. Laicyzacja naszego społeczeństwa, środków przekazu, szkół i instytucji rządowych, a nawet kościołów, wywołało pustkę, w którą wkracza satanizm, gromadząc tych, którzy zatracili orientację. Nigdy dotąd, w czasach nowożytnych, okultyzm nie był tak szeroko rozpowszechniony jak dziś. Rodzice powinni zwracać na to szczególną uwagę. Czasami widoczne są znaki ostrzegawcze, kiedy zdrowe, normalne dziecko nagle drastycznie zmienia swoje zachowanie. Albo znika co sobotę na 2 godziny i nie mówi, gdzie było. Albo sprawia wrażenie, jakby zażywało narkotyki. Objawy są podobne jak przy uzależnieniu od narkotyków. Agresja, zmiana osobowości, buntowniczy stosunek do rodziców, kłopoty z zasypianiem, chęć przebywania w ukryciu, aby móc odprawiać tajemne rytuały. Rodzice powinni kontrolować zapiski dzieci i rysunki, interesować się tym, co ich dzieci robią poza domem, czym się zajmują.
Trzeba zaglądać do ich pokoju, sprawdzać, czy nie słuchają muzyki black metal albo innej, jak Venom, Ozzy Osbourne i podobnych zespołów. Warto także spojrzeć, czy nie mają w pokoju symboli satanistycznych. Trzeba uważać, czy dzieci nie przynoszą do domu tabliczek Ouija, gier typu Dungeons and Dragons, zabawek demonicznych, plakatów zespołów black metalowych i tak dalej. Jeżeli zostanie to zaniedbane, tym samym otworzymy diabłu drzwi do naszego domu. On rozumuje tak. Chrześcijanin czy nie, jeżeli w twoim domu są moje symbole, rekwizyty, czuję się zaproszony i zabieram twoje dzieci. Rozmawiałem kiedyś z matką 13-letniej dziewczynki. Córka nie mogła spać i wymiotowała krwią po tym, jak uczestniczyła w satanistycznym rytuale u koleżanki. Zapytałem matkę, czy zaglądała do pokoju córki. Odpowiedziała, że są tam czarne świece, czaszka, plakaty heavy metalowe, a wszystkie ubrania jej córki mają czarny kolor. Poradziłem jej, żeby tam poszła i wysprzątała pokój. Wielu rodziców nie rozumie, że ma do tego prawo. Skoro są odpowiedzialni za dzieci, to mają także prawo do decydowania o ich prywatnych sprawach. Rodzice powinni spędzać dużo czasu z dziećmi. Jeżeli tego nie robią, dziecko może znaleźć sobie niezbyt dobre towarzystwo. Trzeba pilnować, aby dziecko się nie wałęsało. Jeżeli powiada, idę się przejść, trzeba powiedzieć, świetnie, pójdę z tobą. Najważniejsze, aby rodzice byli w stanie porozumieć się z dziećmi. Najczęściej słyszę z ust młodych przestępców, z moimi starymi nie da się pogadać. Muszą wiedzieć, że zawsze można porozmawiać, nawet jeżeli zrobią coś złego. Ta pewność jest bardzo ważna. Niewiele pomaga awantura czy krzyk. Sprawy rodzinne trzeba porządkować spokojnie. Jeżeli nie podejdziemy do tego niebezpieczeństwa odpowiednio poprzez nauczanie w domu, szkole, kościele o tym, jaki jest szatan, jak się przed nim chronić, jakie ma zamiary wobec chrześcijaństwa, może się okazać, że następne pokolenia będą wydane na pastwę zła. W sekcie spędziłam 5 lat. Nie był to mój wybór. Wiele razy chciałam odejść, ale coś ciągnęło mnie z powrotem. Nie chciałem źle postępować. W sekcie czułem się nie najlepiej. Często myślałem, żeby odejść, ale nie miałem się do kogo zwrócić. Kiedy poszedłem z wątpliwościami do arcykapłana, ten mi współczuł. Mówił, rozumiem, co czujesz, ale robił dalej to samo. Jeżeli uwikłałeś się w satanizm i chcesz odejść, musisz najpierw wybrać sobie kościół oparty na Biblii i księdza czy pastora, który zrozumie twój problem. Powinieneś sam siebie zapytać, czy wierzysz w istnienie diabła, czy wierzysz, że Jezus umarł za nasze grzechy i że zmartwychwstał. Kiedy przyszłam do księdza, zaczął mi opowiadać o miłosierdziu boskim. Pomyślałam sobie, nie, człowieku, ty nie wiesz, o co mi chodzi. Ale kiedy posłuchałam tego, co opowiadał, że Bóg mnie kocha, że Jezus umarł dla mojego zbawienia, narodziła się we mnie nadzieja. Coś, czego od dawna nie znałam. Something I hadn't had for a long time, and I thought, well, what if they're right?
Grzech był rzeczą normalną w sekcie satanistów. Kiedyś pojechałem do banku spłacić kredyt i rozpoznała mnie pewna kobieta. Powiedziała, że modli się za mnie. Ja potraktowałem to jak dobry żart. Jednak od tamtej pory siła szatana wobec mnie osłabła. Próbowałam się przed tym bronić, ile razy tylko pomyślałam, ale to posłanie, że Jezus mnie kocha, odmieniło mnie i uwolniło od sił ciemności. Do tamtej pory nikt mnie nie kochał. Szatan nigdy nie mówił, że mnie kocha, bo on nie kocha nikogo. Wielu nawróconych satanistów zdecydowało się zerwać więzi z szatanem i poświęcić swoje życie Jezusowi, ale często przebiegało to opornie. Miałam okropne kłopoty z chodzeniem do kościoła. Zaraz po wejściu zaczynałam krzyczeć i płakać. Nie wiem dlaczego. Rozpaczliwie chciałam zacząć nowe życie. Nie rozumiałam swoich reakcji. Przewróciłam kiedyś kielich z opłatkami komunijnymi. Nie wiem dlaczego. Ludzie byli wściekli, a ja uciekłam. Bardzo trudno jest porzucić sektę, ponieważ zwykle żyje się w takim środowisku. Kiedy odszedłem, miałem przeciwko sobie dawnych przyjaciół, nawet rodzinę. Niełatwo było mi zostać chrześcijanką. Musiałam ciągle walczyć z chęcią powrotu do swoich dawnych przyjaciół z sekty. To była bardzo trudna próba. Najważniejsze, że Jezus mi przebaczył, że mogłem pozostawić za sobą cały bagaż przeszłości. Nie musiałem dźwigać tego brzemienia. Kiedy Jezus umarł, to nie tylko odkupił nasze grzechy, ale także zerwał z nas kajdany niewoli szatańskiej. To była najwspanialsza nowina, jaką w życiu usłyszałem. Nie wszyscy rozumieją, że jedyną ucieczką i ratunkiem jest Jezus, że dzięki Niemu zyskujemy wyzwolenie. Natomiast żądze prowadzą nas w niewolę. Jeśli tego nie pojmiesz, przegrałeś. Bóg nie boi się żadnej z istot, a już zwłaszcza tej zbuntowanej. Bóg jest nieskończony, a szatan ograniczony. Bóg jest wszechobecny, wszechogarniający, a szatan nie. Bóg jest potężniejszy niż szatan, a wystarczy, że uwierzymy w Jego Syna. Jeśli wierzysz w Jezusa, to masz władzę nad siłami ciemności. Nawet jeżeli jesteś chrześcijaninem od 5 minut, możesz oprzeć się diabłu. A jak? Poprzez modlitwę. Modlisz się: Panie, zabierz ode mnie te istoty, a Bóg, dobry ojciec, nie odwróci się od Twoich dzieci. Uwolniłam się od szatana. Bóg jest moim Ojcem w niebie, a to dla mnie bardzo ważne, ponieważ nigdy nie miałam Ojca. Bóg jest dla mnie bardzo rzeczywisty. Osoby, które pytałam, mówiły, że najważniejszą nauką szatana, jak twierdził Lewej, jest wiara w egoizm. Jezus przeciwnie. Nauczał, aby ludzie naśladowali Jego przykład. Wyrzekali się egoizmu i żyli w miłości i bezinteresownym poświęceniu innym. Tu nie ma miejsca na postawę neutralną. Albo opowiemy się za wzorcami ewangelicznymi i będziemy żyli według nich, albo zwrócimy się przeciwko nim, choćby tylko poprzez milczenie i zaniechanie. Najgorętsze miejsca w piekle są zarezerwowane dla tych, którzy w czasach kryzysu moralnego pozostają neutralni. Dante, Boska Komedia. Oprzyj się diabłu, a opuść cię. Zbliż się do Boga, a On zbliży się do ciebie. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. List do Efezjan.